Oto Toyota Avensis T27, trzecia i zarazem ostatnia generacja tego modelu. Ostatnio nad wyraz często mówię, że jakiś model się kończy. No cóż, takie czasy. Ale z drugiej strony może lepiej zejść z godnością ze sceny, niż dać się przekształcić na kolejnego crossovera. Na szczęście jest rynek wtórny, a Avensis jest jego istotną częścią. W kolejnym teście Automoto TV opowiem Wam wszystko o jego typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Zapraszam do oglądania. Marcin Domagała. Subskrybuj kanał Automoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne. motopedia.automoto.pl. Avensis występuje w sedanie i w kombi, ale zdecydowana większość ogłoszeń na Automoto to właśnie kombiaki, co ewidentnie potwierdza, że wygląd nie jest głównym argumentem za wyborem tego modelu. Trzeba jednak przyznać, że Avensis posiada kilka ciekawych detali, a jego największym wyróżnikiem są chyba lampy, które pozwalają też rozpoznać liftingi. Zasada jest taka, im węższe są, tym samochód jest nowszy. A modernizacje były dwie, w 2011 i w 2015 roku. Japończycy musieli przeczuwać, że segment D będzie tracił na zainteresowaniu klientów, dlatego Avensisa produkowali od 2009 do 2018 roku, a następnie do oferty wprowadzili Camry, które jest pozycjonowane wyżej, teoretycznie w segmencie E, choć wymiarami jest zbliżone do Superba, który jest przerośniętym segmentem D. Najgorsze jednak jest to, że Camry nie występuje w kombi, jak to było onegdaj. Wnętrze. No cóż mam Wam o nim powiedzieć? Ten projekt nie wytrzymał próby czasu tak dobrze jak karoseria. Często jest tak, że w autach Toyoty czy nawet Lexusa te wnętrza po prostu wyglądają nieco bardziej przestarzale niż u konkurencji. Ktoś powie, no dobra, ale skupmy się na funkcjonalności, ergonomii i trwałości. Okej, nasz egzemplarz nie ma dużo, bo zaledwie 189 tysięcy km przebiegu, no ale swoje lata ma na karku i trzyma się dobrze. Zużycie widać na przykład na dźwigni zmiany biegów, czy na kierownicy, która jest nieco przetarta, no i tutaj te przyciski troszeczkę gubią ogumienie, ale poza tym jest dobrze. Kilka delikatnych, prawie niewidocznych zarysowań i to wszystko. Materiały, no tutaj są twarde, ale nie są to tanie plastiki. Reszta, no to widzicie, takie srebrne, charakterystyczne wstawki dla Toyoty. Niektóre elementy trzeszczą podczas naciskania, ale po pierwsze nie jest to intensywne trzeszczenie, po drugie nie słychać tego podczas jazdy, więc nie ma co się czepiać. Jeśli chodzi o ergonomię, to wszystko jest tutaj poukładane sensownie. Na górze mamy kratki nawiewu, a tutaj system multimedialny. Mamy ekran dotykowy, który nie wyróżnia się ani ładnymi grafikami, ani płynnością działania. Natomiast jest to wszystko sensownie poukładane. Mamy kilka przycisków, dwa pokrętła, no i możliwość dotykowej obsługi ekranu. Możemy posłuchać muzyki z różnych źródeł, mamy nawigację, informacje o samochodzie, o trasie, no i ustawienia, więc posługiwanie się tym jest dość logiczne, tyle że trzeba mieć cierpliwość, no bo nie działa to jak żyleta, tak jak nie wiem, powiedzmy współczesne telefony. Dalej panel klimatyzacji z kilkoma dużymi przyciskami, dwoma pokrętłami oraz czytelnym wyświetlaczem monochromatycznym. Ciekawą funkcją jest tutaj podgrzewanie wycieraczek w pozycji spoczynkowej. No znacie te sytuacje, kiedy na przykład wycieraczki są całe oblodzone i niczego nie przecierają, no to tutaj tego nie będzie. Uruchamiamy sobie te funkcje, no i wszystko pięknie nam działa. Jest także podgrzewanie foteli, obsługiwane takimi suwaczkami. Tutaj zamykany schowek typu popielniczka, no i gniazdo zapalniczki zaraz obok. Jest uchwyt na kubek, jest on zasuwany w kształcie takiego jajka. Sprawdzimy zaraz, jak sobie poradzi z naszym kubkiem testowym. Radzi sobie bardzo dobrze, a to dlatego, że jest głęboki. Nawet nie ma, no nie ma regulacji żadnej, ale jest bardzo głęboki, więc trzyma świetnie. Podłokietnik,
ten jest przesuwny i tutaj mamy taki kształt, w którym także możemy zmieścić nasz kubek testowy i też powinien się trzymać, więc test zdany razy dwa. Jeżeli ten podłokietnik przechylimy w ten sposób, to dostaniemy się do bardzo pokaźnego schowka, w którym znajduje się port USB, gniazdo zapalniczki oraz gniazdo AUX. Natomiast schowek przed pasażerem jest bardzo pojemny i wyłożony przyjemnym materiałem. Tutaj jeszcze możemy zwrócić uwagę na taką cieniutką, ale ładną, chromowaną listewkę. Na górze schowek na okulary. Na kierownicy mamy przyciski do obsługi multimediów oraz komputera pokładowego. Tutaj dodatkowa manetka do obsługi tempomatu. No i co fajne, kierownica jest regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach. Zakres jest szeroki, jak widzicie, więc łatwo się tutaj dopasować. Fotele też oczywiście są elektrycznie sterowane. Możemy nawet regulować sobie elektrycznie odcinek lędźwiowy. A tutaj mamy przyciski do pamięci ustawień fotela i kierownicy. No i jesteśmy teraz na dwójce, włączę Wam jedynkę i zgadnijcie, kto mógł jeździć w takim ustawieniu w domu pana Michała. Może jego dziecko, choć obstawiam, że jego żona chyba. Tutaj mamy malutką lekcję przy okazji, taka pozycja nie jest bezpieczna do jazdy, to znaczy dla mnie. Złe ułożenie kierownicy, złe ułożenie pleców, głowy, no wszystkiego. Przełączymy się na dwójeczkę z powrotem po to, żeby ocenić przestrzeń, bo ogólnie jest dobrze, ja się mieszczę, a jestem w przeciętnej wzrostu, mam 1,77 m, natomiast miejsca nad głową nie ma przesadnie dużo. Jak założę sobie kapelusz, no to tak wiecie, niebezpiecznie zbliżam się do podsufitki. Jak ktoś będzie miał blisko 1,90 m, no to też będzie bliski dotknięcia głową podsufitki. Zegary bardzo proste i czytelne. Mamy dwa standardowe analogowe wskaźniki z czerwonymi wskazówkami, a na środku dwa monochromatyczne, takie pomarańczowe wyświetlacze, na których znajdziemy informacje z komputera pokładowego oraz informacje o poziomie paliwa i temperaturze cieczy chłodzącej, no i też cyfrowy zegarek. Jak to w azjatyckich autach często bywa, warto się zainteresować tym, co jest po lewej stronie od kierownicy. Otóż tutaj mamy na przykład regulację i zamykanie lusterek, mamy tutaj limiter, mamy czujniki parkowania, mały schowek, a jeszcze niżej mamy otwieranie wlewu paliwa, wyłączanie kontroli trakcji. No tego to już głębiej nie dało schować. Tak samo schowane, tyle że po drugiej stronie kolumny kierowniczej jest przycisk od hamulca awaryjnego, który działa trochę odwrotnie jak taka standardowa dźwignia, czyli jak go pociągniemy, to go zwolnimy, a jak go wciśniemy, to go zaciągniemy. Wiecie, o co chodzi. No i tutaj jest też przycisk od odpalania silnika. Na drzwiach ładna chromowana klameczka, wygodny, dosyć duży podłokietnik, sterowanie szybami i centralnym zamkiem, a na dole kieszeń. Niestety ta jest dosyć wąska. No jak będzie dobrze, to tutaj w tym miejscu zmieścimy półlitrowy napój. A, jeszcze nie powiedziałem, jakie są fotele. Fotele są wygodne, fajne, przyjemne. Szerokie siedzisko, długie, dobre trzymanie boczne. Także pod tym względem ok. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Jak tutaj mięciutko. Kanapa jest naprawdę wygodna. Miejsca na nogi jest sporo, jak siadam sam za sobą, ale nad głową jest kiepsko, to pewnie przez tę mocno opadającą linię dachu. Zobaczcie, no tym razem niestety, ale test kapelusznika nie zdany i to dosyć mocno, więc jak ktoś będzie miał powyżej 1,80 m, to niestety tutaj z tyłu wygodnie sobie nie usiądzie, będzie go coś w głowę uwierać. Z tyłu mamy także zaczepy ISOFIX, mamy podłokietnik z uchwytami na kubki. Tutaj jest także otwór do przewożenia dłuższych przedmiotów. Są roletki. Bardzo praktyczna, fajna funkcja. Jest także roletka na tylnej szybie. No, trzeba to robić ręcznie, to nie Mercedes, ale fajnie, że taka funkcja się znajduje. No i super, że nie ma, praktycznie w ogóle nie ma tutaj tunelu środkowego, więc osoba na środku też powinna mieć w miarę wygodnie, pod warunkiem, że nie ma więcej niż 1,80 m. Oparcie można składać, gdybyśmy chcieli przewieźć coś dłuższego i bardziej gabarytowego, ale niestety tutaj występuje spory uskok, no i sam ten otwór też nie jest przesadnie duży. Sprawdźmy kufer.
Bagażnik pomieści 510 litrów, a w kombi to 543 nawet. O, patrzcie, jakie mocne sprężyny. Spróbujemy, czy uda się tak jak w Tipo. W sensie, o, otwieramy sobie kluczykiem i O, a tutaj taki bajer. I oczywiście żarcik, jak to w Fiacie, albo z pilota, albo z deski rozdzielczej. Dobra, nieważne. Ten samochód pod tym względem jest gorszy niż Tipo. Nie można udawać, że ma się automatyczną klapę bagażnika, ale za to sam bagażnik jest przepasny, jest ogromny. Po lewej i po prawej stronie są wnęki, w których na przykład można umieścić gaśnicę czy trójkąt ostrzegawczy. Pod podłogą jest miejsce na koło zapasowe i inne gadżety. Pozostaje nam tylko, myślę, że w ramach formalności, wykonać test walizek. Jedno z proponowanych ustawień, ale jak widać zapas jest tutaj jeszcze spory. Wynik rewelacyjny, ruszamy w drogę. Wynik rewelacyjny minus, ruszamy w drogę. Avensis to kolejny z tych samochodów, o którym nie można powiedzieć, że jest jakiś, bo żadna skrajność tutaj nie przeważa. Od po prostu przeciętny samochód, dobry do codziennej jazdy, nie boi się wysokich autostradowych prędkości, ale nie za bardzo lubi dynamicznie pokonywane ostre zakręty. Za to nieźle wybiera nierówności. Zawieszenie tutaj to z przodu kolumny MacPhersona, a z tyłu układ wielowahaczowy. Dzisiaj testuję egzemplarz z roku 2012, dostarczony przez naszego widza Michała. Pod maską silnik benzynowy 1.8 o mocy 147 koni mechanicznych. Osiągi niezłe, 0-100, 9,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 200 km na godzinę. Jednak silnik bez turbo wymaga sporych obrotów, aby coś się zadziało. Można się do tego przyzwyczaić, tylko uprzedzam. Na potwierdzenie moich słów test elastyczności. Potrzebne na pewno będą wysokie obroty, ale z drugiej strony nie jest tak tragicznie, bo maksymalny moment obrotowy ma być dostępny przy około 4500 obrotów na minutę. 60 km na godzinę, trzeci bieg, gaz w podłogę. Wynik to 5,9 sekundy, no i faktycznie przy prędkości 90 km na godzinę na trzecim biegu mamy około 4,5-4,700 obrotów na minutę. A skoro jesteśmy przy tej prędkości, to trochę sobie pozmieniamy biegi i przejdziemy do testu wygłuszenia wnętrza. Biorąc pod uwagę to, że dzisiaj warunki drogowe są nie najlepsze, bo nawierzchnia jest mokra, to wynik jest całkiem dobry. 60,3 dB, a pomiar z autostrady wyświetlamy Wam w tabeli. Widoczność oceniłbym tak na 3 z plusem, może 4 z minusem, no bo w sumie nie ma na co się skarżyć. Domyślna pozycja fotela jest dosyć wysoka, przez to łatwo obserwuje się otoczenie. Lusterka boczne spore, słupki A wąskie, no jedynie do tyłu jest gorzej, bo po pierwsze linia okien no wyraźnie się wznosi, słupek C jest szeroki, a tylna szyba, jak to w sedanie, mocno opada. Mimo wszystko łatwo się tym samochodem manewruje, łatwo się nim włączać do ruchu, nie mogę narzekać. Avensis 3 jest bezpiecznym autem. Tak uważa organizacja NCAP, która przyznała mu 5 gwiazdek. Test odbył się w 2009 oraz po drugim lifcie w 2015. Obie próby oczywiście zdane na piątkę. Ta wersja silnikowa co do zasady ma spalanie na przyzwoitym poziomie, ale jak zawsze obowiązuje tutaj klauzula to zależy. To zależy od stylu jazdy i od charakteru kierowcy. Wyniki mocno są zależne od tego, kto tym samochodem będzie kierował, mówiąc wprost. Zobaczcie, jak wypadły, kiedy ja kierowałem. Wyniki na grafice. Test przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Toyota cieszy się dobrą reputacją i zaufaniem klientów, co przekłada się też na ceny. Za tę markę trzeba płacić więcej, zwłaszcza, że Avensisów jest trochę mniej do wyboru niż konkurencji. Przedział cenowy od 17-19 tysięcy za coś z początku produkcji, aż do 90 tysięcy złotych za egzemplarze z niskim przebiegiem z 2018 roku. Pełną listę ogłoszeń tego modelu możecie przejrzeć tradycyjnie klikając w link w prawym górnym rogu albo w opisie. Avensis jako pojazd zdroworozsądkowy nie miał nic szalonego pod maską. Stonowanie i grzecznie od początku do końca.
Benzyny są trzy. 1.6-132, 1.8-147 i 2.0-152 konie mechaniczne. Wszystkie posiadają dopisek Valvematic, co oznacza, że poza zmienną regulacją faz rozrządu, posiadają także bezstopniową zmianę wzniosu zaworów, co ma korzystnie wpływać na spalanie oraz czystość spalin. Do tego hydrauliczna kompensacja luzów zaworowych, co jest miłym akcentem, jeśli ktoś chce mieć Toyotę z LPG. Wymienione motory z serii ZR to ostatnie takie w Toyocie. Takie, czyli bez turbo, bezpośredniego wtrysku czy hybrydy. A to całkiem ciekawe, bo już w poprzedniku w 2.0 pojawił się wtrysk bezpośredni, a tutaj wrócono do starszej technologii. Silniki diesla trzeba podzielić na te przed i po 2015 roku. Na początku mogliśmy wybierać 2.0 D4D o mocy 124-126 koni mechanicznych, a większa odmiana ma pojemność 2.2 i moc od 150 do 177 koni mechanicznych. To były konstrukcje japońskie. Ale Toyota zrezygnowała z tego rodzaju napędu, z wyjątkiem dostawczaków, które i tak są klonami francuskich modeli. Stąd po 2015 zaczęto montować silniki 1.6 o mocy 112 oraz 2.0 o mocy 143 koni, pochodzące prosto ze stajni BMW. 1.6 jest najsłabszą opcją w gamie, co przełożyło się też na osiągi, ponad 11 sekund do setki. Standardowo w Avensisie montowano sześciobiegową skrzynię manualną, opcjonalnie można było wybrać CVT albo hydrokinetyka o sześciu przełożeniach. Skrzynia oczywiście zależna od silnika. Toyota, jak to w reklamie mówią, to lider niezawodności. Przez lata ta marka sobie na to zasłużyła, na przykład sprzedając w Peweksach samochody, które mocno wyprzedzały technicznie i jakościowo motoryzację PRL-u. Z czasem to się pogorszyło, ale nawet biorąc pod uwagę kilka potknięć, można powiedzieć, że jest ok. W przypadku tej generacji możemy mówić o legendarnej niezawodności, ponieważ T27 jest lepszy od swojego poprzednika i pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle konkurencji. Silniki benzynowe są bardzo udane, a ich głównym problemem może być system Valvematic. Psują się wariatory zmiennych faz rozrządu, niestety ich naprawa jest dość droga. Silniki benzynowe lubią też sobie wypić trochę więcej oleju. Nie jest to nagminny problem, ale warto kontrolować jego stan. Jednostki diesla to bardziej ryzykowny wybór. Autorskie konstrukcje Toyoty miały, zwłaszcza na początku, problemy z uszczelką pod głowicą, erozją aluminiowego bloku silnika czy mało trwałym DPF-em. Silniki od BMW nie mają złych opinii wśród użytkowników Toyoty, jednak jest ich tutaj znacznie mniej i ewentualne problemy nie odbiły się szerokim echem. N47, bo takie oznaczenie posiadają w BMW, miały problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu, co mogło zniszczyć ślizgi i koła zębate i to nawet po niewielkim przebiegu, co zapewne też zdarza się w Avensisach. Do tego o niedoskonałościach mogą świadczyć akcje serwisowe dotyczące wymiany pierścieni z powodu zużycia oleju, oraz wymiany EGR, żeby zapobiec pożarowi samochodu. To znana historia z chłodniczką EGR-u. Z dwojga złego lepiej wybrać ten mniejszy, 1.6, bo 2.0 generuje więcej problemów. W stosunku do poprzednika również zabezpieczenie antykorozyjne jest o wiele lepsze, ale nie idealne. Korozja powierzchniowa potrafi się pokazać. Warto obejrzeć też stan powłoki lakierniczej, która nie jest zbyt trwała. Po latach eksploatacji zużyciu ulegają uszczelki w drzwiach, co powoduje większy hałas oraz dostawanie się wody do wnętrza. Problematyczny okazał się także elektryczny hamulec ręczny. A teraz spójrzmy jeszcze na koszty eksploatacji. Pierwsza tabela to potencjalne wydatki związane z przeglądem zerowym, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zapraszam Was na Automoto części, linki są w opisie oraz w prawym górnym rogu. Jeśli chcesz, tak jak Michał, właściciel tej Toyoty, zaproponować nam swój samochód do testu, napisz do nas na adres youtube@automoto.pl. Rozważamy każdą propozycję, w końcu odpisujemy na każdego maila. A teraz czas, aby krótko podsumować nasz test. Co nam się spodobało w Avensisie? T27, bardzo wysoka bezawaryjność, chociaż tutaj gwiazdeczka przy silnikach diesla. Pakowny bagażnik, nawet w sedanie, a w kombi to już w ogóle rewelacja. No i pomimo ponad 10 lat na karku, ten samochód nadal dobrze się prezentuje. A co może wkurzać w tym modelu? To, że w gamie silnikowej brakuje jakiejś mocnej, emocjonującej jednostki oraz wnętrze, które jak na ten segment nie jest przesadnie przestronne, poza tym wygląda nieco przestarzale, przynajmniej do 2015 roku. Potem jest lepiej, ale tylko trochę.
Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do subskrybowania, zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy i widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie, aby zajrzeć tutaj we wtorek oraz w czwartek i w każdym dowolnym momencie, kiedy potrzebujecie dowiedzieć się czegoś o samochodach nowych albo używanych. Trzymajcie się ciepło, cześć. Hej Marcin, jeśli to słyszysz, to oznacza, że udało mi się przekazać moje auto na test. Przede wszystkim wielkie dzięki za to, co robicie na kanale. Dla Ciebie, logistyki oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za produkcję i realizację materiałów. Z przyjemnością ogląda się i słucha testów aut, które są w zasięgu ręki, a forma, w której to jest podane, jest bardzo przystępna i daje dużo potrzebnych informacji. Dzięki kanałowi na poprzednie auto udało mi się wybrać Nissana Qashqai'a. Ale to już historia, bowiem teraz posiadam Avensisa, w którym właśnie siedzisz. Nie zabieram Ci czasu, życzę miłego testowania. PS. Z racji okolic Bożego Narodzenia. Ho, 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 ho! Wesołych świąt! Pozdrawiam serdecznie, Michał.